Witam serdecznie na kolejnym odcinku dotyczącym bezpieczeństwa finansowego, finansów osobistych. Dzisiejszy temat związany jest właśnie z bezpieczeństwem finansowym. Żeby wytłumaczyć bezpieczeństwo finansowe, trzeba się skupić najpierw na kwestii płynności finansowej. Czym jest płynność finansowa? Płynność finansowa jest to kwota, która wystarcza na rok życia bez pracy, w sytuacji, kiedy tej pracy nie ma, nie ma zdrowia, nie ma sytuacji sprzyjającej temu, żeby generować dochód. Czyli bezpieczeństwo finansowe, załóżmy dla przykładu 4000 zł wydawane co miesiąc razy 12 miesięcy daje kwotę 48 tysięcy. I właśnie płynność finansowa jest pierwszym etapem do budowania bezpieczeństwa czy tworzenia bezpieczeństwa finansowego. Natomiast chodzi o to, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, czy dzisiaj mam taką kwotę, czy mam bezpieczeństwo finansowe, czy mam płynność finansową, czy mam część z tej kwoty, która tworzy tą płynność finansową, czy inaczej mówiąc, osłonę finansową. Natomiast jeśli posiadam więcej niż tą kwotę miesięcznych wydatków, to warto tą kwotę oszczędności podzielić przez wydatki miesięczne i daje to ilość miesięcy, która pozwala, żeby żyć bez pracy. I właśnie jest to sposób na tworzenie bezpieczeństwa, swobody czy też wolności finansowej. Natomiast drugim i najważniejszym punktem tego odcinka szkoleniowego jest bezpieczeństwo finansowe. Czym jest bezpieczeństwo finansowe? Bezpieczeństwo finansowe to jest kwota, która stanowi dziesięciokrotność, albo inaczej w latach 10 lat, razy płynność finansowa. Czyli w podanym przeze mnie wcześniej przykładzie 48 tysięcy razy 10 lat daje kwotę 480 tysięcy. 480 tysięcy pozwala żyć przez okres 10 lat bez pracy, decydując o tym samodzielnie, bądź przez czynniki niezależne od naszej sytuacji finansowej, zawodowej czy osobistej. I bezpieczeństwo finansowe warto rozpatrywać z punktu widzenia dnia dzisiejszego, czyli trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co by było, gdybym dzisiaj nie miał pracy, nie mógł pracować, nie miał zdrowia albo nie miał życia. Jak wpłynęłoby to na moje gospodarstwo domowe, ludzi, którzy są mi bliscy, za których czuję się odpowiedzialny finansowo. I warto jest tutaj policzyć wszystkie wydatki miesięczne, policzyć przez ile lat jeszcze będę odpowiedzialny finansowo za dzieci, za żonę, za wszystkich bliskich. I tą kwotę łączną warto jest zabezpieczyć, na przykład ubezpieczeniem. Jest to najszybsza i najłatwiejsza forma do zabezpieczenia dnia dzisiejszego. Natomiast bezpieczeństwo finansowe rozpatrujemy również z punktu widzenia przyszłości. Przyszłość to cele. Czyli wtedy, kiedy wszystko układa się dobrze, kiedy jest praca, zdrowie, są pieniądze, zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób te pieniądze powinny pracować. A powinny pracować jak najbardziej efektywnie. Powinny pracować mądrze. Powinny pracować na nas. Czy jest sposób na to, żeby te pieniądze pracowały efektywnie? Oczywiście tak. Natomiast zanim one zaczną pracować właściwie, warto jest obliczyć kwotę, jaka powinna być potrzebna na zrealizowanie bezpieczeństwa finansowego, czy też docelowo wolności i niezależności finansowej. A czym jest właśnie ta niezależność czy wolność finansowa? Wolność finansowa jest to bezpieczeństwo finansowe plus cena marzeń. Każdy z nas ma inne marzenia, każdy z nas ma swoje marzenia, piękne marzenia i chce je zrealizować. Ale warto jest je na początku wycenić i zastanowić się, czy jestem w stanie finansowo temu podołać, żeby te cele zrealizować. Jeśli nie, to warto je albo zrewidować, albo, co bardziej polecam i skłaniam, żeby zmienić pracę, żeby zaangażować się dodatkowo tak, żeby te marzenia można było zrealizować. Co mam na myśli, mówiąc marzenia? To może być dom, piękny dom w Polsce czy za granicą, to mogą być podróże, to może być hobby, to może być sposób życia, który zawsze chcieliśmy prowadzić, robić rzeczy, które chcieliśmy robić, ale zawsze odkładaliśmy, bo brak czasu, bo inne ważniejsze rzeczy. I warto jest postawić sobie takie cele, obliczyć kwotę,
po to, żeby w następnym etapie móc to realizować. Warto jest w tym momencie jeszcze powiedzieć o tym, czym różni się wolność finansowa albo niezależność finansowa od bogactwa. Jest jedna podstawowa różnica. Bogactwo jest to stan, który pozwala czuć się bogatym. Jest to posiadanie majątku, posiadanie na przykład nieruchomości. Natomiast ten stan bogactwa niekoniecznie oznacza płynność czy dostępność do gotówki. W sytuacji, kiedy jest zmiana, niekorzystna zmiana i potrzebne są pieniądze na dzisiaj, ponieważ część z tego majątku, który posiadamy w sytuacji posiadania bogactwa, może nie być płynny, może nie być łatwo zbywalny. Natomiast wolność finansowa jest to sytuacja, która z zasady pozwala na posiadanie comiesięcznych dochodów, na przykład dochodów pasywnych, z wynajmowanych nieruchomości, z odsetek od obligacji czy dywidendy od akcji i tak dalej, która pozwala na comiesięczne życie na spokojnym poziomie, niezależnie od tego, czy jest stan zdrowia, czy nie, czy jest koniunktura, czy nie, daje te pieniądze, które pozwalamy, żeby pracowały w postaci dochodu pasywnego, wracają do nas i dają nam poczucie komfortu i spokojnego życia. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.